Co się stanie, jeśli przez miesiąc będę jadła codziennie strączki? Jak to wpłynie na moje ciało? Jak się ono zmieni? Jak się będę czuła? W zaleceniach największych organizacji dietetycznych jest to, by jeść więcej roślin strączkowych i by po części zamieniać produkty odzwierzęce właśnie na nie. I patrząc na badania naukowe, naprawdę może mieć to sens, bo zmniejszenie ilości białka odzwierzęcego na korzyść białka roślinnego może zmniejszać ryzyko śmiertelności z jakiegokolwiek powodu. Dodanie strączków do diety może zmniejszać ryzyko chorób serca, pomagać w wyrównaniu poziomu cholesterolu czy poziomu ciśnienia we krwi. Więc no kurczę, opłaca się. Strączki w diecie mogą zmniejszać stan zapalny naszego organizmu i też pomagać w lepszej regulacji poziomu cukru w naszej krwi, co jest super dla osób z insulinoopornością czy cukrzycą. Dzień jeden, jeden z absolutnie najsmaczniejszych strączków. U mnie oczywiście bób mrożony, bo jest środek zimy i... W sumie nie, jeszcze nie ma kalendarzowej zimy nawet. Ale jest kupa śniegu, jest zima, świąteczny czas. Bób mrożony jest już dostępny w wielu takich zwykłych marketach, w Biedro, w Lidlach. Naprawdę bardzo polecam po prostu ugotować go ze słoną wodą. Pyszna rzecz. Cudna przekąska pełna białka, błonnika, witamin z grupy B, składników mineralnych i sycąca. Robię sobie takie typowe wyjazdowe kanapki na wycieczki, czyli bułka, do tego majonez albo musztarda, tofu wędzone, warzywka. Będą jutro narty. Ja ogólnie na diecie roślinnej jestem już 7 lat jakoś, więc w mojej codziennej diecie jest tych strączków dużo. Jakby nie oszukujmy się, są one jedną z podstaw mojej diety, ale w tym wyzwaniu chciałam jeszcze bardziej zwrócić na nie uwagę. Czy to popróbować jakieś nowe dań z nimi, czy pokazać dla Ciebie też inspiracje i tipy, które pomogą Ci jeść ich więcej, jeśli tylko oczywiście tego chcesz. Solka powrotem mojego taty. Absolutnie przepyszne źródło strączków. Przepis na ekspresową fasolkę po brytońsku podlinkuję w opisie. Ona jest też ekstra do zrobienia na zapas, czy to do zamrożenia, czy do zamknięcia na ciepło. I ja najbardziej lubię strączki ze słoiczków albo takie z woreczków. Też oczywiście tofu, czy też bardzo często używam mrożonych strączków, czyli mrożonego bobu czy groszku, bo po prostu, co by tu dużo gadać, robi się je o wiele szybciej. I tak naprawdę oprócz mrożonych, to jedynym strączkiem, jaki też sama sobie gotuję, jest na ogół soczewica, na ogół też czerwona, bo ona po prostu robi się bardzo szybko. A jeśli chcesz sama sobie gotować strączki, to na blogu napisałam dla Ciebie całą taką ściągawkę, gdzie masz rozpisane jak, który moczyć, ile gotować, wszystko tam jest, więc podlinkuję. Ho, pokażę Ci dziś pyszny obiad ze strączkami w roli głównej. Zrobimy sobie bolognese soczewicowe. Rozgrzewam sobie na patelni oliwę, kroję cebulę. Słońce wychodzi! Pięknie. Słońce zimą to jest zawsze taka radość. Nigdy tak człowiek, a przynajmniej człowiek Irena, nie docenia słońca jak zimą. Ta cebula coś nie chce współpracować. Wrzucam ją na oliwę, do tego dorzucam czosnek. Jak zwykle czosnku w prasce nie trzeba obierać. Skórka w środku zostaje. Ja będę sobie tutaj używać takiej już ugotowanej soczewicy. Jeśli sama będziesz ją gotować, to po prostu zacznij od wstawienia jej do wody. Taka zielona soczewica gotuje się około 25 minut. Do tego polecam Ci dorzucić sobie na przykład pokrojoną w kostkę marchewkę. Mi się dzisiaj tego nie chce robić. Możesz tutaj, jeśli nie chcecie kroić, zamienić ją na mrożoną. Ja akurat nie miałam mrożonej marchewki, ale miałam mrożoną dynię, więc ją sobie dorzucę. Pokroję sobie też suszone pomidorki. Przepłukam z zalewy soczewicę. Strączki to jest absolutnie przegenialny produkt dla osób, które są na redukcji. Już tłumaczę dlatego. Po pierwsze, mają bardzo wysoki indeks sytości. To znaczy, w porównaniu do tego, ile dostarczają nam kilokalorii, bardzo mocno nas sycą i sprawiają, że po posiłku nie robisz się od razu głodna. Między innymi dlatego, że zawierają dużo błonnika i białka, a białko jest to naprawdę wspaniała, wspaniała rzecz, szczególnie właśnie jeśli jest się na redukcji. Wtedy bardzo opłaca Ci się zwiększyć ilość białka w diecie, bo po prostu posiłki będą Cię bardziej syciły. I druga bardzo ważna sprawa, zwiększenie ilości białka w diecie pomaga
schudnąć bardziej z tkanki tłuszczowej, a niekoniecznie z mięśni. Zwiększenie białka w diecie bardzo Ci się opłaca, szczególnie ze strączków, które dodatkowo są bardzo niedrogie i zarąbiście odżywcze. No i mają jeszcze dodatkową, jeszcze większą supermoc sycenia. Jeśli czujesz, że przydałby Ci się mieć pod ręką zebrane, sprawdzone, mega sycące, zbilansowane przepisy z większą ilością roślinnego białka, to możesz zobaczyć najnowsze ekspresowe, wysokobiałkowe jadłospisy DIY. Jest tam 60 zbilansowanych roślinnych przepisów, które możesz samodzielnie składać w swój jadłospis z produktów ze zwykłego sklepu, które mega sycą, no i przede wszystkim z którymi nie będziesz stać godzinami przy garach, a dalej będziesz cudnie odżywiać się od środka i robić sobie takie piękne spa od środeczka. Wszystkie info w opisie. Zapomniałabym o makaronie, więc wstawiam sobie do tego też makaron. U mnie spaghetti pełnoziarniste. Na patelnię dodaję passatę pomidorową albo pomidory krojone. Nie mam passatę, ale to też będzie ok. Do tego pomidorki suszone, oregano, sól. Mieszam i zostawiam tak na przynajmniej 10 minut, żeby się to razem pogotowało. Dorzucam do tego soczewicę, zielenina, makaron i polonez. Pysznie, mega odżywczo. A jeśli często nie masz czasu na gotowanie, to bardzo polecam Ci tego typu sosy zamykać sobie na ciepło. Zrobić w większej ilości, na przykład po trójnej porcji czy po czwórnej. Wziąć sobie taki zwykły, najzwyklejszy słoik, wyparzyć go bardzo, bardzo delikatnie, zalewając gorącą wodą w zlewie i do środka przelać, znów bardzo ostrożnie, taki gorący sos ze strączkami czy jakąś zupę ze strączkami, następnie wytrzeć ranty, zakręcić porządnie i delikatnie przez ścierkę przełożyć na inną ścierkę odwrócone rantem w dół. Gdy taki sos wystygnie, ważna sprawa, przekładamy go do lodówki i tam trzymamy około tydzień, dwa tygodnie i mamy gotowy obiad, tylko czekający na podgrzanie. Dokładnie kroczek po kroczku, jak to robić, będzie też podlinkowane. Ja się dziś czuję bardziej wzdęta. To fasola. I jakby ogólnie jest to coś tak absolutnie, absolutnie normalnego. Soryczka. Że w naszych jelitach tworzą się gazy i że te gazy później wypuszczamy. Pierdzenie to jest super fizjologiczna rzecz, bez której jakby nie moglibyśmy normalnie trawić, a.k.a. nie moglibyśmy normalnie żyć. Niektóre jedzenie może sprzyjać temu, że nasze bakterie jelitowe produkują więcej gazów. Ja na przykład prawie zawsze po indyjskim jedzeniu, takim prawdziwym, czuję się jak mały balonik, ale jest to tego zawsze warte. No i też strączki, szczególnie gdy wcześniej ich nie jedliśmy, mogą wpływać na nas mocno wzdymająco. No więc co możesz robić, jeśli bardzo często po strączkach jesteś po prostu bardzo mocno wzdęta? Bo jest tutaj dużo rzeczy, które naprawdę mega mogą pomóc. Tak pokrótce, to po pierwsze wprowadzaj strączki do swojej diety stopniowo, jeśli wcześniej za dużo ich nie jadłaś. I tutaj też polecam zacząć Ci albo od tofu, albo od soczewicy czerwonej, bo one są na ogół dla nas takie najłagodniejsze. Też polecam Ci zacząć od strączków w takich delikatniejszych formach i też zblendowanych formach, czyli w formie pasty kanapkowej albo zupy krem. Na początku polecam Ci też unikać mocno smażonych strączków, też w daniach takich mocno przysmażanych, na przykład, nie wiem, w falafelach, bo to, że te dania będą mocno tłuste, sprawi, że będą też ciężej dla Ciebie strawne. Na początku też nie łączyłabym strączków z innymi mocno wzdymającymi produktami, czyli na przykład z brokułem, z kalafiorem, z jarmużem, z brukselką, bo dla nieprzyzwyczajonego żołądka może być to wybuchowa mieszanka bardzo. Jeśli gotujesz strączki, to wcześniej je namaczaj. Jeśli korzystasz już z takich ugotowanych ze słoiczka, z woreczka, to wcześniej, przed użyciem, dokładnie je wypłucz, bo w tej zalewie też mogą być związki, które zwiększają produkcję gazów w naszych jelitach. Ale zwiększając ilość błonnika w naszej diecie, trzeba też zwiększyć ilość wody, bo błonnik w naszych jelitach pęcznieje, pochłania te płyny, więc żeby się nie zatkać, tych płynów potrzebujemy po prostu więcej. Uwaga, teraz będzie coś dziwnego i aż sama się dziwię, że ja to tutaj wrzucam. Jakby... Ale protip, naprawdę protip. Jeśli masz wzdęty brzuch, a jakby te gazy no nie chcą Cię opuścić, to polecam takie ćwiczenie. Bierzesz sobie krzesło, cokolwiek, coś z oparciem, nachylasz się i robisz takie ruchy nogą. Jakby to jest taki tip między wierszami, między nami, bo jakby nie czytałam na ten temat żadnej literatury naukowej, czy to rzeczywiście ma sens, czy nie, ale spróbuj. Jakby to jest zerokosztowy sposób. Coś mega prostego. I mnie, moim koleżankom też pomagało, więc jakby polecam spróbować. Może też u Ciebie zadziała. Więc jakby nie zaszkodzi spróbować, a może to pomóc się tam tym jelitom, gazom w jelitach przemieścić i pofrunąć w świat.
Proszę o łapki w górę za to piękne, piękne, piękne ćwiczenie tutaj. Na święta zajadałam się między innymi najlepszymi według mnie pierogami ever, czyli pierogami z soczewicą i pieczarkami. Przepis oczywiście podlinkuję. W ogóle to wiadomo, że człowiek, który ma regularne ruchy jelit i regularne wypróżnienia, to człowiek szczęśliwszy. I strączki w tym pomagają, bo naprawdę mogą cudnie działać na nasze jelita. Jeśli oczywiście nie mamy różnych chorób jelit, bo wtedy może być wręcz przeciwnie. Ale ogólnie błonnik w nich zawarty bardzo wspiera regularne ruchy naszych jelit, wpływając między innymi na to, że wszystko przez nas gładko, ładnie i regularnie przechodzi. I dodatkowo wpływa też cudnie na naszą mikrobiotę jelitową, czyli wszystkie cudnie działające na nasze zdrowie mikroorganizmy. Dosłownie takimi strączkami robimy im tam cudną ucztę, one tam szaleją z radości. Czasem przez to mamy troszkę więcej gazów, o czym już sobie mówiliśmy, bo te mikroorganizmy produkują gazy, ale ogólnie te małe stworki, gdy dajemy im strączek, no... mogą tam się cudnie rozmnażać, świetnie bawić, a my przez to jesteśmy zdrowsi, mamy lepszą odporność, więc jakby win-win. Dzisiaj nagrywam foodbook, cały dzień jedzenia. Mam tak absolutnie przepyszny obiad, stir fry ananasowe, cudo. Ten foodbook już będzie na kanale, gdy film o strączkach się pokaże, więc odsyłam Cię do niego, bardzo polecam. Tam jest też do pobrania cały darmowy dzień z nowych, ekspresowych, wysokobiałkowych jadłospisów. No i mega sobie go polecam, to stir fry. Czy wiesz, że strączki można również super wykorzystywać w daniach na słodko? Bardzo ważną kwestią jest tutaj odpowiednie opłukanie zalewy. Pomijając kwestię tego, że w zalewie są związki, które mogą sprawiać, że strączki są bardziej wzdęciogenne, to ta zalewa też wielu osobom średnio smakuje i sprawia, że strączki dla nich są takie więc jeśli dla Ciebie strączki są takie właśnie, to polecam Ci dobrze je płukać przed zjedzeniem. No i też przede wszystkim, jeśli chodzi o słodkie przepisy ze strączkami, to ta zalewa często jest słona, a my tego nie chcemy. Więc co tu robimy dalej? Strączki możesz wblendować sobie do owsianek, do jaglanek, robiąc sobie z nich takie budynie, na przykład do ugotowanej owsianki dodać banan, trochę opłukanej fasoli czy to zblendować to razem, dodać do tego owoce i masz pyszne śniadanie z większą ilością białka. Ja dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić sobie takie smoothie jogurtowe, bardziej białkowe. Roślinny jogurt przekładam do blendera. Może być też oczywiście ze zwykłym jogurtem. Do tego daję mrożone owoce, mogą być jagody, borówki, maliny, co masz. Jeśli Twój blender jest słabszy, to możesz sobie je wcześniej rozmrozić. Ślady zbrodni. Do tego dodaję opłukaną fasolkę, można też zamienić na tofu. Ja akurat mam taki słodki, już słodzony jogurt. Jeśli Twój jest naturalny, bez cukru, to polecam Ci dodać do tego sobie jeszcze banan. I co? Blendujemy. Pyszniutkie, żeby nic się nie zmarnowało. I w 5 minut mamy gotową, słodką przekąskę, ukośnik śniadanie z przemyconą dodatkową porcją subcio odżywczych rzeczy, dodatkowo bardziej najadające, no i pyszniutkie. Tak samo możesz też dodawać strączki do smoothie, robiąc pyszne białkowe milkshake'i. Pyszne przykłady. Zblenduj zamrożony banan, aromat waniliowy, mleko, tofu i masz pyszny milkshake waniliowy. Druga propozycja, do kielicha blendera wrzuć orzechy laskowe prażone albo po prostu zwykłe masło orzechowe, banan, mleko roślinne, kakao, odrobinkę soli i ugotowaną ciecierzycę. I masz cudny czekoladowo-orzechowy milkshake, który nie tylko jest pyszny, ale też dodatkowo naprawdę najada i jest bardzo odżywczy. Oczywiście przepisy podlinkuję. Jestem bardzo ciekawa, czy dla Ciebie strączki na słodko są jej czy nej, czy próbowałaś, czy w ogóle dla Ciebie to jest fujka i totalnie nie. Ja polecam spróbować chociażby taką najprostszą rzecz, jak taki jogurt wzbogacony fasolką, bo ekspresowo ze składników, które pewnie już masz w domu. No i naprawdę pysznie. Okej, ale jak ten miesiąc wpłynął na moje zdrowie, na moją sylwetkę, samopoczucie? Szczerze powiedziawszy, niezbyt bardzo, bo moja dieta przez ten ostatni miesiąc tak naprawdę za bardzo się nie zmieniła. Ale jedna bardzo duża zmiana, którą naprawdę zaobserwowałam już od dłuższego czasu, jest taka, że ja jakieś 8-9 miesięcy temu mocno zaczęłam zmieniać moją dietę właśnie na taką bardziej wysokobiałkową i ze zwiększoną ilością właśnie strączków. I po pierwsze, to czuję się o wiele bardziej najedzona
sezona i o wiele rzadziej chodzę głodna. Jak zjem jakiś posiłek, to naprawdę no, syci mnie on na długo. I druga sprawa, a razem z tym, że w tym czasie zaczęłam też zdecydowanie więcej ćwiczyć i zaczęłam ćwiczyć też siłowo. I ta zmiana mojej diety na bardziej białkową w połączeniu z tym, że w tym czasie też zaczęłam o wiele więcej się ruszać, sprawia, że no, widzę bardzo duże różnice w tym, jak moje ciało wygląda. Bo po prostu widzę, jak te moje mięśnie na tych strączkach sobie ładnie rosną. I dla mnie ogólnie cele estetyczne, no nie oszukujmy się, nie są obojętne, no ale zdecydowanie nie jest to najważniejsza rzecz, jest to jakiś tam miły dodatek, bo no głównie ja chcę dbać o swoje zdrowie, jeść bardzo odżywczo po to, żeby mieć więcej siły na co dzień, lepsze samopoczucie na co dzień i też, żeby po prostu realnie inwestować w to, żebym jak najdłużej miała wygodne życie. Żebym jak najdłużej mogła być samodzielna, silna, sprawna, żebym mogła być aktywną, pełną energii i sił seniorką, żeby zwiększać szanse, żebym na długie lata miała siłę realizować swoje pasje, zajawki, czy spędzać czas z moimi bliskimi. Dlatego chciałabym mieć zdrowe serce i układ krążenia, dlatego chciałabym mieć na starsze lata zdrowe kości. Chciałabym nie mieć wysokiego cholesterolu, czy mieć fajną gospodarkę cukrową i w tym wszystkim właśnie te strączki czy dieta z większą ilością białka pomaga. Więc no, ja jestem bardzo zadowolona z tej zmiany. No i trzecia rzecz, na pewno jakby też moje jelita zaczęły lepiej, bardziej regularnie działać, co zawsze jest na plus. Strączki są dla mnie takim produktem często przełaczanym, wydającym się takim jakby tanim, meh, fasola, ale jakby naprawdę można z nich cudne rzeczy robić. No i cudnie wpływają na zdrowie. Daj znać w ogóle, jestem bardzo ciekawa, jakie ty masz do nich podejście, czy je lubisz, czy jadasz je często, jak się po nich czujesz. A jeśli w tym nowym roku chciałabyś jeść bardziej roślinnie, więcej białka, więcej strączków, ale gotując naprawdę bardzo prosto, ze zwykłych składników, z masą smaczku, luzu i bez restrykcji, to możesz zobaczyć nowy ekspresowy białkowiadło z Pizdy. DIY. Ekspresowe menu ze strączkami na cały dzień znajdziesz tutaj. Do zobaczenia już wkrótce.